Siemanko, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy Drift Day, czyli mamy cały tor wynajęty, będziemy latali bokami, tankujemy BMW gazem, ważką, żeby starczyło dużo, jakby żeby można było dużo polatać. Nie wiem na ile starczy opon, mamy całą pakę na ramię opon, ale będzie ciepło, dzisiaj zapowiadają prawie 30 stopni, więc te opony będą znikać w oczach. Zobaczymy co się będzie działo, zobaczymy czy Bawara da radę. Troszkę porobiliśmy w niej, troszkę poprawek, troszkę jakichś modyfikacji drobnych, ale takich, które miały poprawić jakość jazdy, no i zobaczymy. Nie mogę się doczekać, bardzo dawno nie jeździłem, bardzo mi tego brakowało, więc mega się cieszę, że lecimy dzisiaj na tor, na cały dzień. Pełen zestaw. Jeszcze do niedawna korek wstydu, a teraz korek dumy. Tanio się driftuje. Tanio i dobrze. Dobrze i tanio. Boska, ile to pieniędzy. Zapasy. Dobra, naleweczka nie jest zła. Słuchajcie, śmigamy głównie na takich oponkach. Mówią na to Coolwaye. To są jakieś po prostu polskie nalewki. Taką oponę kupujecie w dużej ilości. Można kupić za no, nawet 70 zł za sztukę. Jest bardzo dużo mięcha, więc podpowiedzieli mi chłopaki, że teoretycznie na tej oponie po prostu zwyczajnie dłużej pojeżdżę. Rzadziej będę zmieniał, dłużej będę jeździł. Jest trochę drożej, ale w ogólnym rozrachunku i tak wychodzi na to samo, albo może nawet taniej. No zobaczymy, jak się spiszą. Jest dopiero 10 rano, a już płynę, jest po prostu gorąc, nie wiem co będzie dalej. O, jest różowa koleżanka w różowym samochodzie. Wiecie nad czym się zastanawiam? Nie nad różową koleżanką, zastanawiam się nad tym, czy jakbym wsiadł do takiej grubej fury, to czy bym dał radę, bo podobno wcale nie jest tak prosto w takim grubym samochodzie, tam jest bardzo dużo trakcji, bardzo dużo mocy. Nie wiem, może kiedyś uda się kogoś namówić, spróbujemy. Chłopaki tutaj podpowiedzieli mi, że na zimnym dmuchać 1,6, 1,8 bara, bo nawet nie o to chodzi, że lepiej będzie wstawało. Pewnie też jakby było więcej trochę ciśnienia, więcej wiatru, to lepiej by wstawało. To nie jest za mocny silnik, ale mówią, że opony się wolniej rozpadają. Bardzo często jest sytuacja, że zrywa bieżnik po prostu, zanim tak naprawdę zużyjemy oponę, czy rozpada się opona, wybucha. No, popróbujemy. Przy okazji w ogóle zrobiliśmy parę rzeczy, które dzisiaj będziemy testować w samochodzie, a w zasadzie napraw tak naprawdę. Poprawiliśmy rozrusznik, był z nim problem, poprawiliśmy chłodzenie, czyli dołożyliśmy wiatrak. Teraz mam po prostu przełącznik, który mogę sobie odpalić wcześniej wiatrak. Wiatrak jest bardziej wydajny, zamiast tego fabrycznego Visco. Zobaczymy jak to się będzie spisywało. Mamy zegarek, który będzie pokazywał ciśnienie oleju, temperaturę oleju, będzie alarmował o przekroczeniu jakiejś tam krytycznej temperatury oleju. Parę takich pierdół, były popękane przewody paliwowe, nowy akumulator poprzedni gdzieś tam dostał strzała, pęk, jakieś tam pierdoły, ale one tak naprawdę są dosyć istotne. Poprawiliśmy też hydrołapę, którą wyrwaliśmy, jak uczyłem widza driftować. Tu macie u góry link do tego filmu, jakbyście chcieli zobaczyć jak to wyglądało. No i zobaczymy, tak naprawdę to będą pierwsze testy, bo odebrałem auto od Staśka, od mechanika, który mi to ogarnął i nie miałem nawet kiedy przetestować. Zobaczymy. Nie wiem co to jest za gaśnica. Nie wiem skąd ona jest, to chyba jeździła z BMW. Chyba długo jeździ z tą BMW. Mam duże wątpliwości, czy ona jest coś warta, ale na szczęście mam jeszcze jedną. Znaczy, mam nadzieję, że w ogóle nie będzie potrzebna, no ale lepiej mieć niż stanąć na środku i nie mieć. Zakładam rajdowe ciżemki. Nie wiem, czy one mi w jakikolwiek sposób pomogą. Na pewno jest plus 10 do lansu, do umiejętności, nie wiem, czy cokolwiek, no ale jak są, to trzeba używać. Ja tak naprawdę kupiłem je głównie pod symulator, ale jak są, no to mówię. No dobra, lecimy. We'll be right back.
ambitnie tym razem, bo widzę, że namalowali strefy, clipping pointy, jak zwał, tak zwał, czyli próbuje się zmieścić w jakieś tam punkty, tam gdzie trzeba jechać szeroko, tam gdzie wąsko, to wąsko. Po raz pierwszy jeżdżę w ten sposób. No, pewnie widzicie, jest średnio, ale i tak coś tam łapie, jakieś strefy łapie. Zaliczyłem pierwszy kiss the wall, czyli pocałowałem oponkę tyłem. Właśnie chcę sprawdzić, jak bardzo. Ale chyba dosłownie ją musnąłem. Nagrałeś to, Kuba, czy nie? Nagrałem. Zajebiście. Pierwsze okrążenie. No i muszę wam powiedzieć, że zajebiście się lata właśnie w ten sposób, kiedy jest jakiś cel, bo w pewnym momencie, jak zaczynacie być w stanie przejechać cały tor bokiem, to zdaje się zbyt łatwe, a teraz są strefy, jest dużo trudniej, jest wyzwanie i dlatego jest zabawa. No, to był dopiero drugi przejazd, ale czuję się coraz lepiej. Próbujemy dalej. Tu za szeroko. Zapominam, że tam trzeba wąsko. Coraz fajniej, coraz bardziej mi się podoba, ale czad. Mega się cieszę, że tu jestem znowu dzisiaj, bardzo mi tego brakowało. Drift to jest naprawdę genialny sport. Drogi, ale świetny. Oczywiście w tym wydaniu jeszcze relatywnie tani, ale zaraźliwe. Polecam gorąco. Chyba trzeba będzie dać po tym przejeździe trochę odsapnąć BMW, bo w olej ma 110 stopni, ale jeszcze raz zrobimy. Mamy olej na czerwono, czyli zbliżamy się niebezpiecznie do 120 stopni. No zjedziemy, damy jej chwilkę odsapnąć, ale woda trzyma ładnie. Mamy tutaj o wentylatorek, widzicie? Tyk. Jak się zapala kontrolka, to wentylatorek działa, jak wyłącza, to gaśnie. Proste, ale działa. Ależ zabawa. A co musi się dziać, jak siedzicie w furze, która ma, nie wiem, 600, 800, 1000 koni, dużo trakcji. Coś pięknego, gdyby nie te koszta. Ja wiem, że wielu z was, którzy gdzieś tam nie są blisko tego, myśli, że ci ludzie mają sponsorów, jeżdżą. Słuchajcie, prawda jest taka, że garstka jeździ za pieniądze sponsorów, którzy powiedzmy, że są z zewnątrz, którzy im te pieniądze po prostu dali. Lwia część po prostu reklamuje swoje firmy, albo firmy swojej rodziny, albo swoich kumpli. Zwyczajnie najczęściej jeżdżąc za swoją kasę. To jest Polska, to nie jest Ameryka i tutaj tak naprawdę mało kto jest aż tak dobry i ma aż tak dobry marketing, żeby był w stanie znaleźć sponsora, który po prostu sfinansuje jego starty, więc no, takie są realia. Dałoby się na takie gorące dni jakaś chłodniczka oleju albo jakaś dodatkowa, nie wiem, większa chłodnica albo wentylator na tej chłodnicy, nie wiem jak to się robi, ale naprawdę szybko łapie ekstremalne temperatury, a olej jest tu dość ważny. No, wodę jak widzicie trzyma w pionie elegancko, wskazóweczka stoi tak jak trzeba,
No ale tutaj nie ma żartów. Olej 120 stopni to jest taka już krytyczna wartość, gdzie trzeba zdecydowanie zbastować, żeby nie ubić motoru. Wow, ale kolega poszedł w oponkę. Tak zwany agrodrift. Zapominam, że po tej inicjacji tam się napędzam, cieszę, że jest szybko, ale tam trzeba bardzo ciasno wejść w kolejny winkiel, czyli szeroko i bardzo ciasno zaraz. No i cały czas nie trafiam w tą drugą zonę. No ale po to jest trening, żeby trenować. Zabawa jest mega, a to latanie po strefach, czyli kiedy mamy jakiś cel, są zony wyznaczone, trzeba szeroko albo wąsko pojechać, to jest w ogóle inna liga. Mega trening, mega motywujące. W ogóle tak do tej pory nie jeździłem, zawsze jechałem po prostu, aby lecieć bokiem, jakkolwiek, aby przejechać cały tor. A teraz to jest jakby, mam wrażenie, level wyżej i podoba mi się, bardzo mi się podoba. Jest trudno, popełniam masę błędów, ale właśnie po to są takie treningi. Jeżeli ktoś z Was gdzieś kiedyś będzie miał okazję tutaj wbić na tor schodzący Białystok, bo te treningi, czyli East Side Drift, są organizowane regularnie, zapraszamy serdecznie. Jest fajnie, jest luźna atmosfera, praktycznie nie ma kolejek do przejazdów. Więcej daje odpocząć w furze, niż rzeczywiście muszę czekać na swoją kolej, żeby przejechać, więc generalnie cały czas można jeździć. Wow, ale się jaram! Drifter musi dbać o dietę, trzeba się posilić, kanapeczka z domu, dużo, dużo wody i latamy dalej. Jest strasznie gorąco, naprawdę, fura się co chwila gotuje, opony mi się trochę rozpadają, chyba też je przegrzałem, no ale i tak jest nieźle, myślałem, że będzie gorzej z tymi oponami. Chłopaki z Energo Drift Team mają profesjonalny driftowóz, to jest oczywiście treningówka, ale zobaczycie jaki motyw, jak szybko można zmienić przełożenia w dyfrze. Zajrzyjcie pod auto. To tyle. W bojowych warunkach chłopaki mówią, że we dwóch są w stanie zmienić przełożenia w 5 minut. Czyli praktycznie można zrobić to między biegami, między kolejnymi przejazdami treningowymi. Wow! O, a za mną, nie wiem czy widzicie w lustereczku, motokoty! Pozdrowienia dla ziomeczków z zaprzyjaźnionego kanału, zaprzyjaźniona ekipa. Będą kleić parę. Zobaczymy, ale jedziemy po zonach. Nie wiem czy chłopaki wiedzą.
nadzieję, że Kuba nagrał to z drona, bo chyba byli blisko. Generalnie wcale nie o to chodzi, żeby tak oponę wystrzelić, bo potem ciężko zdjąć, no ale tak wyszło, przy chapę. Przy okazji wystrzelenia opony wystrzeliliśmy listwę, ale tutaj dzięki koledze znalazła się. Listę sukcesywnie ubywa, więc fajnie, że jakaś została. Super. Dobra, zmieniliśmy oponki, mamy świeży komplecik, ale teraz przy okazji zmieniliśmy też konfigurację toru. Będziemy jeździli dokładnie w odwrotną stronę, czyli dolatamy tor w drugą stronę. Jest tak gorąco, że to jest coś strasznego. Prawie 30 stopni, wierzcie mi, w pełnym słońcu, to jest temperatura w cieniu, w pełnym słońcu jest dużo więcej, a w środku jest jak w saunie. Musimy mieć szyby przynajmniej do połowy zamknięte ze względów bezpieczeństwa. No więc w środku robi się przeraźliwie gorąco, jak naprawdę w saunie. I momentami naprawdę wyjeżdżam, bo jest aż słabo. No ale pijemy dużo wody i walczymy dalej. Tamtą stronę szło już całkiem nieźle, już tak w miarę powtarzalne były te przejazdy, teraz jest zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że trudniej, szczególnie kiedy mam słabsze auto i muszę mocno wyhamować, potem napędzić auto w boku. Jest to trudne? Gdzieś mnie tam wyprostowało delikatnie, ratowałem się. Nie poszło do końca tak jak trzeba, oczywiście kolejny kiss the wall. Ale po to on jest, po to ta fura jest właśnie taka, żeby nie było jakoś mocno żal, no więc... Będę spał spokojnie, myślę dzisiaj, mimo tak. No dobra, a teraz idę zobaczyć, jak robią to mężczyźni, duzi chłopcy, w dużych samochodach, a może nawet nie tyle dużych, co mocnych samochodach. Idę na prawy fotel do Oresta, czyli do profesjonalnej driftówki i do gościa, który lata w lidze. No i zobaczymy, jak to się odbywa na takim profesjonalnym poziomie. Poza tym, Orest założył teraz bardzo, bardzo przyczepne gumy, takie naprawdę ekstremalnie przyczepne. Wszyscy mówią, że to jest nowy level. No, a tu? To te motokoty tak nie umieją jeździć, nie umią. W każdym razie wracając, gumy są mega przyczepne, podobno są duże prędkości, ogromne przeciążenia. No i chcę zobaczyć to i poczuć. Więc zapraszam na pokład, biorę GoPro. Troszkę bardziej skomplikowane wsiadanie niż u mnie. Masakra, jestem w szoku, naprawdę, jak to gryzie.
zdania a propos tego przejazdu z Orestem, bo przejechaliśmy się najpierw na oponach tych, o których on mówił, nie pamiętam nazwy, ale super przyczepnych, a potem na Westlake'ach, na których jeździ, albo przynajmniej do niedawna jeździła prawie cała polska scena driftowa. Słuchajcie, różnica jest kolosalna. To jest mniej więcej tak, jakbyście, powiedzmy, porównali sobie zwykłego slicka do zwykłej opony, sportowej opony. Po prostu przepaść. Na tamtej oponie przeciążenia są nieprawdopodobne. Dosłownie to auto odzyskuje trakcję, w ułamku sekundy rzuca, gniecie, generuje przeciążenia. Trzeba cały czas bardzo, bardzo męsko iść, bardzo mocno na wklepanym. Guma jest genialna, ale jest bardzo droga. Ona kosztuje chyba 550 zł za sztukę. A starcza tak naprawdę na dwa takie przejazdy, jak jeździliśmy, czyli nie dwa razy wyjazd, tylko dwa razy ból. Grubo. Ale dzięki Orest za przejażdżkę, było naprawdę fajnie. Upał daje dalej w kość, ledwo żyje i powiem wam szczerze, że już mam serdecznie dość, więc zrobię jeszcze parę przejazdów i trzeba się ewakuować. No nie ma się gdzie schować przed tym słońcem. W samochodzie jest po prostu, nie wiem, 70 stopni, no ale i tak było mega, warto było się pomęczyć. Motywacja była duża, bo cisnął za mną oraz swoją bestią i naprawdę bardzo się starałem, żeby tego nie skrzanić, bo no podjeżdżał mi tak, że widziałem jego maskę tutaj, także mogłem ją dotknąć, więc udało się. Dobra, pierwszy wniosek z dzisiaj. Na pewno musimy dołożyć chłodnicę oleju. A tu coś się wydarzyło, ja nawet nie widziałem. Orest za mną leciał. Chyba za mną leciał. Mam nadzieję, że ja nie jestem winny. Muszę ten pierwszy winkiel z rybki atakować, wtedy jest szansa, że zrobię wszystkie zony i klipy. Chyba teraz się udało. I muszę wam powiedzieć, że jestem z siebie dumny. I z BM-y jestem dumny. Fajny dzień, fajna zabawa. Szkoda, że tak rzadko. Po 20. Już, spokojnie, już! Odpuściłem przecież, BMeczko! Uff, chciałoby się powiedzieć. Zaczęliśmy chyba troszkę po 10:00, jest 3:30, naprawdę. Mam już dość, czuję się jakbym zaliczył gruby trening cardio, jakbym naprawdę łopatą przerzucał ziemię i kopał rów. Ale było mega, BMa spisała się super. Widzę, to trzeba poprawić chłodzenie oleju, bo to nie wyrabia, poza tym malina. Ku mojemu zaskoczeniu nie tylko starczyło nam opon, ale zostało nam bardzo dużo, czyli ta rada z braniem dobrych opon nalewek z dużą ilością bieżnika naprawdę ma sens, a auto nie jest za mocne, nie zapala tych opon tak bardzo, więc nie zużywaj ich też w takim tempie zawrotnym jak te bardzo mocne wozy. A poza tym chyba sporo pomogło to, że jeździłem teraz po raz pierwszy nie cały tor chłosta bokiem cały czas, tylko po prostu robiłem przejazd w strefie punktowanej, robiłem przejazd chłodzący, przejazd w strefie punktowanej i potem jeszcze kółeczko chłodzące, czyli dawałem tym oponom trochę wytchnienia. Jak widać, ten system się sprawdził, dał radę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby wbić łapę w górę, jeżeli materiał wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Ja bym bardzo chętnie nagrywał więcej materiałów tego typu, bo się bawiłem naprawdę rewelacyjnie, ale też zależy mi na tym, żebyście wybawili się równie dobrze, oglądając te filmy. Do następnego, Jona!